niejako łączy wszystkie wysiłki Polaków walczących w XX wieku o niepodległość. Matuszewski marzył o służbie w wojsku, marzył o niepodległej Polsce jeszcze przed I wojną światową. Później służył w korpusie dobór Muśnickiego na wschodzie. Reichmann walczył w pierwszej brygadzie legionów komendanta Piłsudskiego. Później walczyli w wojnie 20 roku. Później, jak słusznie było to już powiedziane, walczyli przez cały okres międzywojenny o to, żeby Polska była silna, żeby Polska była nowoczesna. Walczyli o Polskę w 1939 roku, tak jak potrafili, ratując jej skarb. Walczyli o Polskę przez cały okres II wojny światowej. Może najbardziej to jest okres w ich życiu niedoceniany, ale ten czas walki o Polskę na wygnaniu każe nam spojrzeć również na tą dzisiejszą uroczystość w kontekście tego olbrzymiego wysiłku, jaki dla Polski poniosło wychodźstwo, poniosła Polonia amerykańska, zarówno w okresie II wojny światowej, jak i po jej zakończeniu. Nigdy nie złożyli broni. Nawet w sensie symbolicznym łączymy się z tą niesamowitą, wielką tradycją walki kraju w podziemiu, w Powstaniu Warszawskim. Jakbyście Państwo poszli nieco dalej, to na tych samych Powązkach leży ukochana córka, jedyne dziecko Ignacego Matuszewskiego, Ewa Matuszewska, pseudonim Mewa, która w ostatnich dniach powstania we wrześniu 1944 roku oddała życie za Polskę. Więc proszę spojrzeć na tą z pozoru smutną chwilę jako na coś optymistycznego. Upominamy się o wszystkie tradycje walki o wolną Polskę. I teraz słów kilka na temat naszych bohaterów. Ignacy Matuszewski, pułkownik, minister, pisarz, autor wierszy, redaktor naczelny Gazety Polskiej, minister, ale przede wszystkim żołnierz pierwszej linii boju. Można powiedzieć figura ideału żołnierskiego. Przede wszystkim żołnierz. Był nim z przyrodzonego męstwa i nakazu czci rycerskiej. W pierwszą linię boju ruszył z zamłodu, kiedy zaciągnąwszy się pod poobiacki znak Piłsudskiego, uświadomił sobie sercem i umysłem, że takiej właśnie twardej konieczności uczy historia Polski przedrozbiorowej. Jak przystało prawemu żołnierzowi marszałka Piłsudskiego, nigdy Matuszewski nie zszedł z pierwszej linii boju. Nie uległ i wtedy, kiedy Polskę pokonała obca przemoc. Wysunął się na przedpole bitewne, bo tak nauczał Piłsudski. I tak Matuszewski sam rozumiał obowiązek i cześć żołnierza. Musiał wprawdzie zamienić szablę na pióro, ale z raz zajętej pozycji nigdy się nie cofnął. Nigdy walki nie zaniechał i nigdy broni nie złożył. Trwał niezłomnie w tej woli prowadzenia walki bez wytchnienia, bez kompromisu, bez wahania. Nie zrażał się z zewnętrznymi pozorami jej chwilowej beznadziejności. Wiedział, że prawda jest inna zupełnie i że do zwycięstwa ostatecznego prowadzi. Bił się o dobrą sprawę, o polską sprawę, o sprawę Polski całej, niepodległej i suwerennej. Dlatego nie znał litości dla nikogo, nie miał pobłażania, czy to dla obcego, czy dla swego, kto Polsce krzywdę wyrządza. Tułacz bezdomny i żołnierz nad wszelki podziw odważny. Gromił błędy i piętnował zbrodnie największych mocarzy świata. Z proroczym jasnowidztwem ostrzegał, że każda ich zdrada wobec Polski stać się musi zdradą wobec własnego ich kraju. Najsurowszy był jednak Matuszewski w stosunku do siebie. Nawet na groźną znaki śmiertelnej choroby pozostawał wojenny. Matuszewski, żołnierz pierwszej linii boju, ba
padł w 1946 roku na posterunek. Jak pisał Stefan Żeromski w dumie o hetmanie, wówczas padło walczące ramię, co sławy polskiej nie puściło z dłoni. Ale na szczęście pozostawił nam swój testament, najlepiej spisany w niezliczonej ilości tekstów, w niezliczonej ilości mów, napisanych nie tylko zresztą dla siebie. One są dla nas, jak powiedziałem, testamentem, testamentem do realizacji. Ale może właśnie dzisiaj warto wskazać na ten najważniejszy rys jego biografii, na jego drogę żołnierską. On dla wojska zostawił między innymi takie słowa, które skreślił krótko przed swoją śmiercią w sierpniu 1946 roku. Oszaleni. Szaleni ci właśnie, co Polaków chcą uczyć mądrości poddania, łaski niewoli, wypoczynku, uległości. Szaleni nie widzą, że kiedy sztandary polskie, co jeszcze powiewają, w dół ściągną, wówczas ostatnie rozbroją wojsko Europy. I nad jej ziemią, wszystkim nam wspólną, poniosą brudną szmatę kapitulacji. Wojsko polskie jest nie tylko polskim wojskiem, jest ostatnim istniejącym jeszcze wojskiem Europy. Wojsko polskie jest ostatnim wojskiem Europy. Ono jedno odmówiło posłuszeństwa najeźdźcom. Ono jedno nie skłoniło sztandarów przed żadnym z nich. Ono jedno wytrwało w posłuszeństwie prawu własnemu i w gotowości do walki jeden przeciw stu, jeden przeciw tysiącom. Ono jedno ostało się między Atlantykiem i Uralem, niedotknięte pokusą zdrady, niezmożone znużeniem, niezłamane naciskiem, przeszłości odwiecznej wierne, przyszłość dalej gotowe własnym ciosem ramienia. Rażone pociskami i odradzające się, jak gdyby każdy poległy, dwóch przywoływał na zastępstwo braci, miażdżące liczbą i zrywające się do nowej walki. Niewiązane żadnym przymusem, a gromadzące się wciąż na nowo, jak gdyby zew milczący mocniejszy był od każdej przeszkody, z każdej klęski, własnej czy cudzej, zmartwychwstające z ogniem w oczach i zaciśniętymi ustami, to Wojsko Polskie było i jest nieodpartym świadectwem, że leżąca w ruinach Europa nie umarła, lecz żyje i nie kapituluje, lecz walczy. Wojsko Polskie jest ostatnim wojskiem Europy. Za każdy jej kraj żołnierz polski walczył i umierał. Jego najwierniejszy przyjaciel, major Henryk Flojadaj, legionista, bohater spod Kostiuchnówki, sześciokrotnie ranny w czasie I wojny światowej, żołnierz 20 roku, minister, dyplomata, można powiedzieć, sens życia stracił po śmierci Matuszewskiego. Napisał kiedyś, że odejście Matuszewskiego grzebie mnie do głębokości jego mogiły. Napisał to krótko po śmierci Matuszewskiego. Tak, po raz pierwszy pojawiła się myśl, żeby spocząć tam, gdzie jego ukochany Ignaś, jak mówił Henryk Dreyfus. Ale podniósł się. Podniósł się po śmierci Ignacego Matuszewskiego. Walczył przez kolejne 5 lat. Walczył w szeregach organizacji, którą razem z Matuszewskim założył, w Komitecie Narodowym Amerykanów Polskiego Pochodzenia. Walczył, podnosząc wysoko sztandar prawdy, tworząc i prezesując Instytutowi Piłsudskiemu w Nowym Jorku. Pisał, przemawiał, a krótko przed swoją śmiercią w roku 51 na wiecu polonijnym mówił tak. Żadna siła ludzka nie jest zdolna do zduszenia prawdy, którą głosimy i której głosić nie przestaniemy. Prawdy o zagładzie grożącej ze strony wschodniego totalizmu nie tylko Europie i Azji, ale całemu światu. I prawdy o ślepocie i bezwładzie odpowiedzialnych kierowników polityki zagranicznej wielkich demokracji. Mamy przed sobą jasno wytkniętą drogę. Nieugięta walka o prawdziwie niepodległą Polskę. Przez walkę o prawdę, która obudzi śpiących, złączy szlachetnych, nawróci z błędnej drogi błądzących i w ostatecznym wysiłku zapewni wolność człowiekowi i narodom, wszędzie na świecie. Po
powtórzmy za wielkim poetą, Kazimierzem Wierzyńskim, który na pogrzebach obu tych wielkich Polaków przemawiał. Najpierw w roku 1946, kiedy zmarł Matuszewski, później kiedy w tym samym grobie chowano Reichmana. Wierzyński powiedział o Reichmanie, że człowiek, którego tu żegnamy, uważał, że życie Polaka należy do Polski. Znaczy tyle, ile można w nim dla Polski dokonać. Nadszedł jednak czas, gdy ta wielka miłość została zraniona w samo serce. Polskę zdradził sojusznik, odstąpili ją towarzysze broni, a wolność stała się łupem Rosji. Henryk Reichman nie załamał wtedy rąk, ale świat, który dopuścił do takiej krzywdy, stał się dla niego światem zbrodni. Nie zaprzestał walki, ale widział coraz jaśniej, że toczy ją przeciw wszystkim i wszystkim na gruzach, pod którymi zagrzebano największe jego ukochanie w Polsce. Nie chciał pogodzić się ze światem, w którym nie było miejsca dla wolności Polski. Przestał cenić życie, któremu odebrano cel istnienia. W największym mieście na kuli ziemskiej, w Nowym Jorku, Reichman żył jak sybirak wśród pustyni wygnania. Nie było wyrzeczenia, do którego nie byłby zdolny. Nie było cierpień, których by nie zaznał. Ale na wszystko to jakby nie zwracał uwagi. Zapatrzony nieustannie w swoją miłość, w swoją troskę, w losy Polski. Jeśli zdarza się ktoś, mówił Wierzyński, kto ukochał coś ponad życie, to Henryk Floyd Reichman ukochał ponad życie Polskę. Wierzyński zakończył swoją mowę słowami. Bóg mu to wszystko policzy. I co ważne, pozwoli mu spocząć pod jej sztandarami. I to jest ten dzień, kochani rodacy. Dziś realizujemy ten testament. Sztandary Rzeczpospolitej chylą się nad mogiłą naszych żołnierzy. Dziś możemy powiedzieć za poetą Antonim Wójcickim, za jego pięknym wierszem napisanym po śmierci Reichmana, który cytował już jego ekscelencję. A pamięć o nich przejdzie w pokolenia. Zasług ich Polska wolna nie zapomni. O wieki sławić ich będą potomni. Staną się wzorem wiernej służby sprawie. Lud im pomniki postawi w Warszawie i twardą dłonią wykuje w granicie. Za wolność Polski oddali swe życie. Nam został nakaz, ciągłość przeznaczenia i wiele zadań jeszcze do spełnienia. Gdy im śmierć oręż z dłoni wytrąciła, w nasze mizerne ręce go wtłoczyła. Nieskończonego podjąć mamy dzieła dla tej, co cierpi, tej, co nie zginęła. Boże, zbaw duszę Matuszewskiego i Reichmana. Boże, zbaw Polskę.